Witajcie, witajcie, z tej strony Jankos. Już nie będziemy przepraszać, bo przepraszaliśmy w ostatnim odcinku. W tym odcinku skupimy się na pozytywach, czyli na tym, że przez tydzień trenowaliśmy, żeby dobrze zagrać w niedzielę, więc jestem podekscytowany niedzielą. Poza tym w tej grze przetestujemy sobie build, który... Może sami wpadłem na ten pomysł, tak nie do końca. Po prostu niektórzy prosili mnie o Shena w komentarzach i stwierdziłem, że tego Shena w końcu mogę nagrać. Ale nie będzie to taki River Shen, czyli Shen, który biega po rzece i nie farmi. Będzie to standardowy Shen, który farmi. I prawdopodobnie runy, jakie będziemy grać do tego Shena, no właśnie na tym jeszcze się za bardzo nie zastanowiłem. Ale chyba Aftershock albo Predator, no bo tak szczerze nie ma dużej ilości run, które można grać do Shena. Myślę, że jakiś dobywca czy press the attack to trochę takie samobójstwo, bo bez sensu. Więc tak naprawdę dwoma runami, które można grać w lesie, moim zdaniem to by był właśnie Predator albo Aftershock. Pod tankowanie i w tej grze zagramy pod Predatora, no Predator ma lepsze ganki, tak? Dzięki temu też będziemy mogli może zdobyć jakieś kile, jeżeli zdobędziemy kile, może grę wykarujemy. Więc takiego Shena sobie możemy piknąć. Na topie z jakiegoś powodu ktoś tutaj piknął Sonę, mam nadzieję, że to nie jest jakiś taki totalny troll, ale zobaczymy. Dobrze, jeżeli chodzi o skin, możemy sobie wziąć tego Pulse Fire, jeżeli chodzi o runy, weźmiemy sobie właśnie tak Predator. Możemy sobie wziąć Cheap Shot, możemy sobie wziąć Zombie Ward i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, Ultimate Hunter. Wydaje mi się, że Shen jest grywany jako tako w dżungli i w ogóle na innych liniach, głównie przez to, że bierzesz Ultimate Huntera i polega to na tym, że jeżeli go nastakujesz, to twoja R-ka ma mały cooldown i wtedy R-kujesz i wtedy jakby gankujesz swoją R-ką, a jak nie gankujesz, to farmisz. I przez to mi się jakby podoba. Jeżeli chodzi o następne runki, mogłyby tutaj nawet Nimbus Clock Water Walking, ale w tej sytuacji, bo widzicie, oni mają trochę crowd controla, ale prawdopodobnie bym chciał składać Ninja Tabi, więc weźmiemy sobie Triumph i Tenacity. Oczywiście tutaj musimy zagrać Attack Speed, Adaptive Force i Armor. Takie będą moje runki do Shana w tej sytuacji. Moglibyśmy ewentualnie zmienić precyzję na coś innego. Na przykład właśnie na Water Walking, Nimbus Cloak, Celerity ewentualnie przy gankach. Stopwatch, Resolve, można jakiś Bone Plating. No ten widzicie, jak widzicie ten build to nie jest taki... No jest dość squishy ten build, tak? Bo nie mam w ogóle żadnych runek do... jakby statystyk defensywnych, ale jeżeli uda mi się zrobić Tiamat i Cinderhulk, to powinien być na tyle tankowny, że nie będę one-shotowany, do tego będę miał niezłe obrażenia, no i nasze ganki będą silne przez to właśnie, że będziemy używać ereczki, żeby teleportować się na inne linie. No jestem trochę trollowany, muszę przyznać szczerze, bo mam w tej grze na topie Sonę, a Sona nie działa. Już dlaczego Sona nie działa? Sona nie działa mianowicie dlatego, że została znerfiona. Albo inaczej, item pod supporta został znerfiony, bo jak Sona na topie się grało, to było wtedy, kiedy item na supporta przyznawał ci golda, nawet jeżeli nikt wokół ciebie nie stał. Teraz każdy item na supporta przyznaje golda tylko jeśli masz jakiś tam sojuszników obok siebie. Znaczy wiadomo, że jeżeli masz ten relic shield, czy jakoś tak, to co polega na zabijaniu creepów, no to jest tam bezproblemowo, to ci zawsze przyzna jakby itemkę, czy tam golda. Ale nie wszystko przyznaje golda. Sona, nie wiem, czy dostała DC, czy wyszła z gry. W każdym razie pierwszy skill, z którego my zaczniemy, będzie Q. Zastanawiałem się też, czy opłaca się tutaj zamiast Triumfu używać Presence of Mind, bo to daje dodatkową energię. Ale czemu tego nie zrobiłem? Dlatego, że Shen raczej tej energii aż tyle nie wymaga. On ma tylko dwa skille, które wymagają energii. RK jest za darmo. No i tak naprawdę no, on tych skilli non stop nie rzuca, tak? Więc powinno być easy. Pamiętajcie, że po użyciu Q dostajecie, albo inaczej po użyciu skilla dostajecie barierę, która blokuje oczywiście jakiś tam damage, więc wypada to dobrze użyć. Do tego oczywiście mamy taunt, to jest dzięki temu gankujemy, W blokuje autoataki, można je... Miecz teleportuje się razem z tobą jak Shenem, czyli jeżeli klikniesz RK, pojawi się i od razu klikniesz W, to tarcza pojawi się w miejscu, gdzie jest W i potem na przykład możesz kogoś stuntować i po chwili rzucić Q. Q, jeżeli ten Spirit Blade, jeżeli ten miecz przeleci przez kogoś, on slowuje przeciwników i daje Shenowi na 3 następne ataki więcej obrażeń. Jeżeli za to przeleci przez przeciwnika, zadaje daje Shenowi również dodatkowy attack speed. A no ja tutaj skupiłem się na gadaniu i za bardzo nie tam nie ma.
Jeżeli chodzi o farmę, nie jest taka zła, po prostu problemem Shena jest zrobienie kampów, które są, które mają jakby więcej potworów, na przykład jakieś tam robienie kampa typu raptorki, to raczej nie wchodzi w grę w ogóle. Farma nie jest tragiczna, nie jest również łatwa, jak widzicie. Fajnie było tutaj coś skankować na drugim poziomie, ale nie zawsze jest to możliwe. I teraz czy my jesteśmy w stanie cokolwiek skankować? No i Sinra 1-1 raczej nie wygramy. Nie mamy też żadnych cooldownów. Tak naprawdę ja nie wiem, czy ja bym się nie cofnął zaraz do bazy. No dobra, udało się. Tak ledwo, ledwo, ale się udało. Ja, wydaje mi się, że ten Lee Sin jest na topie, więc ja tutaj wejdę do lasu. Trochę się boję, bo jeżeli tu był Lee Sin, to oczywiście bym zginął. Pamiętajcie, że Ku możecie użyć, jak tylko używacie Taunta na przykład. Ja tam trochę późno Ku użyłem, przez to mój miecz od razu nie przeleciał przez Lissandrę, przez to mogłem ją generalnie szybciej znukować. Jakbym to lepiej zagrał, to ona nawet nie zdążyłaby splashować. Zauważyłem właśnie, że muzyka nie działała, ale już ją włączyłem. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Oczywiście maksujemy Ku. I to jest właśnie to. To jest jedyny problem Shena w dżungli. Moim zdaniem, żeby dobrze grać Shenem w dżungli, to albo trzeba szybko zrobić Cinder Hulk, albo Tiamat, bo Tiamat daje ci lepszą farmę. W tej sytuacji wydaje mi się, że powinien kupić Cinder Hulk, czyli Bami z Cinder, żeby móc farmić. Ja kupiłem sobie dwa Longswordy, więc rzeczywiście moje obrażenia wzrosły, ale wszystkie moje skille skończą się praktycznie z bonusowym życiem. I no tak naprawdę jestem bardzo squishy i to jest właśnie problem. Dobra, Predator Gang, idziemy. Tutaj moje kunie trafiło, jak widzicie. Ale mam już dwa staki na Ultimate Hunterze, więc moja arka ma tylko 156 sekund. Widzicie, jaka to jest duża różnica? Miała 190 na początku. Znaczy, mam jeszcze 10% cederki. Okej, dobra, powiedziałem, że nie robisz raptorków i co ja robię raptorki, jestem trollem tam. Potrzebuję diamantu, żeby robić tego kampa. Albo Cinder Hulka, czegokolwiek, co daje ci obrażenie, to jest tragedia. No niefortunnie Lisy, niefortunnie bardzo dla niego. Zresztą to nie jest przyjemna linia ta na bocie. Wydaje mi się, że Zion i Yumi będą bardzo mocno się skalować, więc ciężko będzie później sobie z nim poradzić. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się dojść na killa na nich, bo jeżeli się tutaj w tej grze Twitch nafiduje, to jest ok. Not bad. Zaraz będę miał szóstkę i będziemy mogli ewentualnie nawet skantarkankować tego bota. Ty, to nie jest tu pomysł. Bo mi się wydaje, że tam Lee Sin może zaraz przyjść. Także jak najszybciej trzeba szóstkę wbić. Okej, Lee Sin jest na topie. Cały czas pod obiektywy chodzi, ale zawsze mam na nim warda. O nie, wziąłem zły skill. O nie, wziąłem E przez przypadek. O, to był przypadek, to naprawdę przypadek. O, to jest tragiczny przypadek. Ale to był przypadek. Jestem naprawdę takim skillem. Jak mam skilkować level up skilla? Jak to jest możliwe? Jeszcze przerwałem swój recall. Report Shen. No cóż, nic nie stało, moi drodzy. Nie będziemy mieli Ku na czwartym poziomie, kiedy powinniśmy mieć, ale niedługo będziemy mieli arkę jest najważniejsza. W każdym razie kupiliśmy Bane Cinder, teraz nasze skilla, jak widzicie, mają jakiekolwiek bonusy. Bo nasze E ma chociaż jakieś tam bonusy. Plusem Shena jest też to, że teoretycznie możesz skupić się na farmie, jak już masz szósty poziom Erkę, bo zawsze możesz gankować z Erkiem. Znaczy, Erka widzicie nie służy aż tak do gankowania, chyba że gracie duo Q, ale może służyć do tego, żebyście counter gankowali. No nie wiem, Yumi, czy to był najlepszy pomysł, żeby... Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, Yumi, żeby tam do tego Twitcha pod z tą rybą, ale no, okej. Okay. Kotek złapał rybkę i chciał się pochwalić. Koledze. I zabił swojego kolegę. Znaczy myślę, że ten Twitch i tak by zginął, ale... Chociaż... Ty. Dziękuję.
Okej, okay, no dobra, nie musiała od razu zabierać całego smoka, ale no niech będzie. Okej, okay, ja się teraz cofnę. 120 sekund cooldowna. Oczywiście to jest trochę fałszywy cooldown, bo nadal mam blue buffa. Ale Shen też czasami jakąś tam buduje jakieś statystyki typu CDR-ka, a przynajmniej to jest raczej dobre na tą postać, no bo dzięki temu może szczęście mieć R-kę. Teraz Ninja Tabi, a potem może kończymy. Znaczy, Hydra jest dobra, jeżeli możesz Hydrę złożyć, ale nie zawsze da się składać Hydrę, więc czasami można też po prostu iść pod obrażenia. Znaczy, pod tanka po prostu, jakiś Kindle Gem nawet, coś do Magic Resisty. To takie tam rzeczy dałem CDR-ki. A niestety trochę za późno tą Merkę wykastowałem, no ale najważniejsze, że nasz Ezreal przeżył. No tak naprawdę to nie przeżył, bo dostał Erkę z Ilana, ale no. Auć. No, jak widzicie, jestem dość miękki. Nie jestem aż taki tankowny, szczególnie jak wskoczę pod turret prawie i to było naprawdę bez sensu, co ja zrobiłem. Ale to nic, Twitch posprząta, bo widzicie, moim zadaniem było, znaczy Fizz posprząta, moim zadaniem było tak naprawdę to, żeby Lee Sin użył R-ki. I Lee Sin mnie kopnął i potem jak Lee Sin mnie kopnął, to Fizz mógł go zabić, bo tak to by miał kopniaka na Fizza. To właśnie taka prosta jest Liga Legend. W każdym razie, okej, jest w tym momencie w porządku, mamy R-kę za minutę. Ultimate Hunter daje nam w tym momencie jakieś 25% redukcji cooldowna na RC. Dlatego RK to jest tylko 130 sekund. To jest bardzo mało 130 sekund, jak na RK Shena. Ta RK jest naprawdę potężna. Więc jest super. Dobra, z nim to ja nie wygram. Mówiłem kiedyś, że nienawidzę Yumi. Nienawidzę Yumi. Yumi nie da się zabić. Dobra, mam teraz Ninja Tabi, aczkolwiek oni mają naprawdę bardzo dużo magicznych obrażeń, więc następny item to będą właśnie coś na magiczne obrażenia. Nie. Ta Erka po raz kolejny użyta w taki sposób, że mój sojusznik niestety zginął, kiedy ją dostał, ale naprawdę ich kompozycja. I kompozycja będzie naprawdę ciężko nam będzie wygrać na kompozycję. Powinniśmy upewnić się, że zdobędziemy wszystkie smoki, bo nasza Sona będzie tak naprawdę bezużyteczna porównaniu do tego przeciwnego Orna. Ten Orn jest naprawdę tankowny i my tak naprawdę nie mamy obrażeń, żeby tego Orna zabić, więc najlepiej to by było, jakby ten Fizz poszedł gdzieś tam na bota czy coś, ja bym go arkował, byśmy zabijali na tym bocie czy na topie, bo no ta Sona psuje naszą kompozycję. Jakbyśmy się zamienili toplanerami, to gwarantuję, żeby ta gra byłaby naprawdę prosta, no ale przez to, że mamy tą Sonę na topie, to ta gra taka prosta nie jest. I nie będzie. Okej, zmisowałem, to niedobrze. Nie wygramy tego. A czy ona za dużo czasu po prostu sobie kupiła tym, że miała stopwatch? Jakby miała tylko samą Erkę, to byśmy raczej ją zabili. Ale tym, że miała stopwatch, to nie było dobre. Ja mam Erkę za 20 sekund, możemy dalej walczyć. Nie, kompozycyjnie jest ciężko, naprawdę. Ta Yumi, Ornn i Lissandra robią naprawdę dużo i do tego Twitch jeszcze nie jest nafidowany, to jest w tym najgorsze. Znaczy najlepsze, to jest dobre dla nas, że nie jest nafidowany, ale jak będzie, to wtedy będzie ciężko. Mamy smoka. Może to nie do końca ja go zsmajtowałem, ale mamy smoka. Okej. Tym razem trafię. To było takie głupie, czemu ja to zrobiłem? Czemu się adres taka OP? Dobra, to nie było najlepsze jak zwykle. Trochę samolubnie jest nie kupować pinków, ale myślę, że ten zakup da mi więcej w walce.
A niedługo będziemy mieli 11 poziom. Dobra, musimy tutaj zmutować, bo to bez sensu, tak wiecie, kłócić się w ogóle. Postanowiłem, że nie będę już bić tej Lisandry, bo to jest bez sensu. Moja postać nie jest dobra na Lisandra. Moja postać jest zawsze na postaci z autoatakami, plus mogę erkować kogoś, kto po prostu tego potrzebuje. I to jest moje zadanie. Okej, super. Ezreal przeżył, to jest najważniejsze. On zdobył quadro, więc on na pewno ma dużo golda, więc on jakieś tam przedmioty kupi. Skupmy się na tym, żeby zdobyć 11 poziom, żeby nasze arki były mocniejsze. No i żeby po prostu też się stać jakimś tankiem, bo na razie jestem bardzo squishy. Sona też ma takie, ona ma tylko 9 poziom, bo ona nie może pushować wave'ów. To jest problem z Sony. Ja to raczej zginę, zanim tylko. Moja RK jest gotowa, także jak oni by podeszli na Shora, to jest duża szansa, że ich ubijemy, więc to nie będzie dla nich dobre, ale no trochę za szybko stantowałem zdecydowanie, bo nie było jeszcze sojuszników w moim rejonie. Oni szli z mida do mnie, aczkolwiek no nie doszli, bo za szybko się wytentegowałem. No dobra, nie wiem jak dobre to jest, że oni tam idą walczyć, aczkolwiek zabiliśmy przynajmniej jedną osobę. Oni są tam w trójkę, więc może by byli w stanie coś zrobić. Mi się wydaje, że to nie będzie dobry pomysł. Okej, dobra, Lee Sin został zastanowany, więc pewnie zostać zmaszerowany. Jeżeli Twitch nam do... O, ten on jest taki OP. Ale bez sensu jest raczej biec dalej. Kurde, to było o smoka tak naprawdę walczyliśmy i właśnie go straciliśmy raczej. Nie wiem, czy jestem w stanie gonić. Mówię, ta ich kompozycja jest naprawdę drażniąca. Ciężko się na nią gra. Moja arka jest gotowa, ale jak powiem, my musimy zabić Twitcha. Oni mają taką kompozycję wokół tego Twitcha, że ciężko jest nam zabić tego Twitcha. No, już nie chciałem flashować panią. Liczyłem na to, że ktoś ją tam dobije. Radał się zabić Yumi. Dobra, powinniśmy teraz puszczać dwie linie na raz, bo Nissan nie do tego wstanie i najważniejsze jest to, że jakieś turety wziąć. Ezreal bardzo dobrze gra, także wokół niego trzeba grać. No wiecie, no na tym momencie nie jestem carry, jak mówiłem wcześniej, tylko jestem bardziej takim tankiem. Okej. Żyje Twitch, żyje Twitch, żyje Twitch, tak. Predykcja nie wyszła, jest za szybki. Nie mam tutaj, nie mam swojego miecza ze sobą. Jakbym miał energię tutaj, to mógłbym go zabić. Ale nie miałem energii. Jakbym miał Q, na pewno dostałem taki atak, czyli też więcej obrażeń, że byłbym w stanie go zabić, ale w tej sytuacji nie byłem w stanie go zabić. I to nie cieszy mnie ani trochę, w związku z tym, że oni mogą podejść na Nashora i wszyscy jesteśmy martwi. Ja mam Erkę jak wstanę, prawie, no nie do końca. A oni tego Nashora robią dość szybko. Ten Nashor jest raczej oddany, ale smok niedługo się respi, więc może coś z chociaż ze smokiem będziemy w stanie działać. Może jakimś cudem zrazu z tyłu jest Erki, kto wie. Okej, Majerka jest bezużyteczna jak zwykle, ale już tutaj powinien zginąć.
Pragnie powinnoś zostać w tym ciele. Pragnie powinnoś tam zostać, Yumi. Myślałem, że sojusznik zginął. No dobra, GG. Okej, no dobra, kurde ciężko, bo przyznam, że ciężko było, ale wydaje mi się, że też nie grałem tak dobrze teamfightów i mogłem trochę więcej farmić, bardziej polegać na RC, no ale udało się. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy tą grę. Trzeba raczej Izraelowi podziękować, bo naprawdę tutaj dobrze zagrał tę gierkę. Mi się do końca gry nie udało złożyć hydry. Aczkolwiek jakieś tam obrażenia miałem. Znaczy najgorsze jest to, że graliśmy na tego Orna na topie, bo w niego nie było obrażeń i to on nie, głównie on nie zabijał, tak? Bo ja jestem nie dość, że bardziej squishy, to jeszcze w 1 na 1, no ta postacie dość ciężko jest ograć Orna. Aczkolwiek no podziękować trzeba Zrealowi za stylowanie tego na Shora, udało nam się smoka zabić i gra była wygrana. Myślę, że no dawałem się trochę łapać jak taki nob, więc to było słabe w moim wykonaniu. Ale jako tako gierka Shenę myślę, że była w porządku. To jest oczywiście pick bardziej supportowy niż taki do carry, czyli polega bardziej na tym, żebyś erkował w teamfightach, żebyś ocalił swoich sojuszników, żebyś jakby na przykład farmiąc las mógł dalej gankować. I z Predatorem i Stauntem twoje ganki nie są słabe, są troszeczkę lepsze w postaci, które Dashy nie mają, na przykład są gorsze w Lissandrze niż są przykładowo w TF-a, czy Veigara, czy Orianę. Takie wiecie, postacie, które są niemobilne, ewentualnie na bota też jest bardzo łatwo tankować Shenem. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że będziecie życzyć mi powodzenia i będziecie mi kibicować w niedzielę, kiedy my podejmiemy Origin. A ja się z wami na tą chwilę żegnam, miłego dzionka i pa pa, łapkę. I'm the girls with the nails done.